Wiecie co? Napiję się. Mam srebro. Możecie mnie zbesztać, bo złamałem dane słowo, że nie będę w lasku i już trochę tego żałuję, bo kleszczomuchy w natarciu potężnym są. No nie, po prostu się tego nie da wytrzymać. No i tutaj mam namiar na taki lasek, kolega mi polecił, jakie tu odznaki są, jakie tutaj różne monety z różnych państw po prostu. Ja tu byłem rok temu, nie znalazłem nic, oprócz złamanego kuchennego noża, kto pamięta. Lasek poprzecinany okopami, więc powinno niby dużo sygnału być, a wbrew pozorom powiem wam, że nie ma nawet łusek. Pierwsza rzecz, którą znalazłem, dlatego się odpalam, to jest 10 groszy. Współczesne, oczywiście 10 groszy. Do skarbonki i po prostu zobaczmy jeszcze raz, co w tym lasku siedzi. Powiem wam, że jest chyba jakaś pierwsza moneta. Tutaj. Tylko teraz sprawdźmy, co to jest. No i patrzcie, ta moneta dawno nie gościła na moim kanale, na moich filmach raczej prędzej. To są trzy fenole Scheidemunce, ale takie trochę, powiedziałbym, w kiepskim stanie. Bardziej z tej strony poznałem niż z tej, tą monetę. Bo tu widziałem, jakaś data jest, tam napis, ale fajnie, że wpadła taka moneta. To rozbudziło, a pierdziele, to rozbudziło we mnie jakieś tam nadzieje, powiem wam, i lecę dalej. Ale patrzcie, sprawdzam tą dziurkę, której jeszcze nie zasypałem, i dalej mam sygnał. Fajnie by było, jakby jeszcze monetka była jakaś. No coś tutaj jest. Gdzie to jest? To to? Czekajcie chwilę. No kurde. Jest. Patrzcie, kolejna moneta. Ale fajnie. Ale fajnie. Co to będzie? Co to będzie? Kurde, muszę to domyć. Poczekajcie chwilę. Wiecie co? Napiję się. Mam srebro. Będzie taniec, bo być musi, słuchajcie. Było na maksa zarośnięte. Na maksa jest zarośnięte jeszcze, ale bokiem widziałem, że już jest srebrna moneta, tylko nie wiedziałem jaka. No to teraz już wiem, że to jest silber grosz, raczej normalny jeden silber grosz. Coś tam łazi w krzakach. Co zobaczycie, oczywiście tutaj widzieliście już. Co zobaczycie, widzieliście w sumie. Na zdjęciu, także mam sreberko. Ja pierdzielę, nic tu nie było, nic, 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 a nagle trzy monety, jeb. I jest srebro jeszcze. Ja jeszcze tak przy okazji pokażę wam, że kluczyk od zegarka kieszonkowego też był, nie? Nie nagrywałem go. Powiem wam, że śmietniki są wszędzie.
takie stare, PRL-owskie, po niemieckie. Zaraz wam też pokażę na zdjęciu, co na łące u wujka diabnąłem. Trafiłem tylko jak za zakręt szedłem, na tej łące, której tam między w gospodarstwo było. Tak, gospodarstwo, gdzie tam chodziłem. Teraz już widzicie, co tam. No co ja wam będę zdjęcia wstawiał? Tu jest wujka łączka, po której chodzę, a tu zobaczcie, o to, o czym to właśnie teraz mówiłem. Czyli ktoś sobie dolił wszystkie śmieci. Jak nie ma dwumetrowego płotu pod napięciem, ani jakiegoś Rottweilera latającego albo Dobermana, to można, no można wszędzie wjechać i takie coś zrobić. No, jakieś śmieci, nie wiem co to w ogóle jest. Beczki jakieś plastikowe, po olejach jakiś. Mistrz sobie na zdjęciu, co tam mistrz na tym zdjęciu zostawił jakiś. Niesamowitym mistrzem jesteś, jesteś zwykłym i tyle mogę powiedzieć. Ale patrzcie, a ja tutaj grzebię, bo mam fajny sygnał. Ta ziemia, powiem wam, to jest proch. Tu się nie wykopuje, tylko wybiera się ziemię po prostu. Widziałem kółko na bank. Kółeczko było. O, tu jest. Kurde, znowu jakaś duża moneta. Ale wszystkie leśny stan. Kurde, jeszcze mi wpadło to. Leśny stan, co to jest? Ja pierdzielę, powiem wam. Jest Szajdemunce chyba. Widzę ten herb tutaj. Chyba mam kolejną trójkę. Ale jak to jest trójka, to jest tak wytarta. Kurde, czekajcie chwilę. Dobra, nie będę się nad tym rozwodził, no. Mamy kolejną trójkę na pewno. Tylko, że tak, o, tu nic nie widzę. Nic, może jak się domyję, to będzie lepiej, bo tutaj widać ten herb. Także jest czwarta moneta, jest norma, powiem wam, świetnie. W lesie jest sucho na maksa. Ziemia to jest proch, jak już mówiłem. Znowu widzisz, zaraz. Miś na raz, chodna na raz. Mach bis drauf, nicht gewollt, ich wurde. Przyznaję, nie mogłem trafić tego muniaka długo. Powiem wam, że cały czas jakieś odgłosy tu dziwne odchodzą. Ale nikogo nie ma. Dobra, do rzeczy, patrzcie, jest kolejna moneta. Ale promień rozkopania potężny. Nie mogłem trafić, chyba to fenol jest. Nie,
Mamy 10 groszy z tego. Antoni Pietkiewicz. Pozdrawiam, 49 rok. Przy okazji 10 groszy z PRL-u. Pozdrawiam. Kurde, aż się dziwiłem. Nie, to nie jest. Dlaczego tak długo obrączki nie wpadają mi już? Gołębie takie te małe. No i mam. Powiem wam, że mam 2009. Czerwona, ładna obrączka. Ktoś podjechał. Był tu gościu bez koszulki. Gratuluję mu odwagi. Ale nie podszedł do mnie, nie wiem dlaczego. Dobra, nieważne, słuchajcie, bo patrzcie. Ja tu miałem sygnał. Teraz jest jak dzwon. Zobaczmy, co tam jest, bo ja widziałem jakąś krągłość. Może będzie jakiś fajny moniak. Chociaż bije tak wysoko. Ja pierdzielę, te kleszczomuchy. No, powiem wam, potwory polskich lasów. Gdzie to jest, kurde? Kurde, wodę wyciągnąłem zamiast... No jest tutaj, dobra, widzę. No ewidentnie to jest moneta. W miarę gruba. Ale co to jest? Ja pierdzielę. Powiem wam, że nie wiem, co to jest. Ale obstawiam na... jakąś czeską monetę. O, pojechali. Nie wiem, kto to jest, ale pojechali tam. Dobra, nieważne, słuchajcie, jest jedynka taka długa, duża. A z tyłu wydaje się, że jest taki ten lew czeski. No, ale nie jestem pewny, także mamy jakąś piątą czy szóstą monetę. Tylko że powiem wam, że w najlepszym stanie chyba będzie to srebro. Ta moneta też jest jakaś taka podjechana, nie, ta ziemia nie jest tu łaskawa, nie wychodzą fajne te monety. Także już się zbliżam powoli do końca, jeszcze jakaś tam może przejdę, może coś wpadnie, może i będziemy kończyć. I mamy chyba kolejną obrączkę. Jest, zielona tym razem. 9,2. Trochę ma. No i dobra, lecę dalej. Dobrze, że wieje, bo przynajmniej komarów nie ma. A ja mam za to to, co chciałem dawno już wykopać. I mam to teraz. Tutaj jest gdzieś. Bo widziałem, powiem wam, no ale jak zwykle, a jest, widzę, poczekajcie, widzę, że mam to, co chciałem mieć, czyli mam groszek Wehrmachtu, no, jest ładny groszek, powiem wam, i co najlepsze, że on ma uszko, także mam dzisiaj jeszcze nawet do kolekcji guzik, chociaż to będzie chyba jedyny guzik, ale jest. Patrzcie, mówię łuska na bank, a zaraz wam pokażę, co pięknego jest. Dziwne, że takie małe ID. Tego jest. Dlatego może nikt tego nie wykopał, bo to było zaraz pod samym tym. Pod samą powierzchnią. Ale patrzcie, tu była jakaś chyba... Ja pierdzielę, to jest na drzewcu jakimś. Coś było, ale jak to zdobione jest. Kurde, jakaś laska może była. Ja pierdzielę, tego drzewca nie wyciągam. Powiem wam, że nie wyciągnę tego, bo to się zgniecie. A to jest delikatny. Ale wzory na tym miedziane to jest na pewno. Są piękne. No ciekawe, co to mogło być, powiem wam. Jakiś kijek, laska, nie wiem, co to było, ale
było to co było. Dzisiaj ponad 6 monet, więc uważam, że całkiem niezły wypad, pomijając ich stan, nie, oczywiście, ale wiecie, kółka cieszą, także jestem normalnie zadowolony. Dziękuję koledze tutaj Arkowi, że mi nasunął pomysł, żeby do tego lasku wrócić, bo ja po prostu tu byłem rok temu i tu nie było nic, tu totalnie nie było nic, a dzisiaj mam nawet srebro, także jest git majonez, słuchajcie. I nie przedłużam, tradycyjnie ostatnio powiem dla wszystkich chętnych, których oczywiście mają taką chęć i chcą tak zrobić, zapraszam do zostawienia kciuka czy tego lajka, jak to mówią. A wszystkich nowych, którzy to teraz oglądają, zapraszam oczywiście do pozostawienia śladu w postaci subskrypcji dla mojego kanału, na którym dzieją się różne dziwne rzeczy, czasem fajne, czasem mniej fajne, ale jest jak jest, nie? Także pozdrawiam Was i zapraszam do następnego filmu. Cześć!